Dzień dobry Państwu, Ewa Pawela na kanale Reset Resetu. Proszę Państwa, dzisiaj dalszy ciąg informacji i rozważań o wojnie na Ukrainie, dlatego że jest to w tej chwili dla nas absolutnie temat i problem numer jeden. Zobaczycie Państwo, że nawet być może jest to nasze polskie być albo nie być. Ale proszę Państwa, tym razem spojrzymy na ten konflikt z perspektywy Izraela. Mogłoby się wydawać, że jest to problematyka odległa, ale sami Państwo zobaczycie, że tak naprawdę problematyka tak zwanych odwiecznych, ontologicznych wrogów narodu żydowskiego jest u zarania tego konfliktu i wręcz jest jego zarzewiem. Proszę Państwa, przygotowałam Państwu małą prezentację po to, żeby móc pokazywać te wszystkie elementy, na które będę się powoływała. Oczywiście, jak zawsze, będziecie Państwo mieli linki do tych wszystkich źródeł w opisie do filmu, ale żeby łatwiej Państwu było odnaleźć pewne odnośniki, po prostu będzie jakby podwójne wejście do tych informacji. Będę podawać te źródła zarówno metodą obrazkową, jak i w postaci linków w opisie. Proszę Państwa, dzisiejszy wywód będzie śladem młodego geopolityka francuskiego. Młodego dlatego, że ma tylko 34 lata, ale ma już ze sobą 15 lat analiz i prognoz geopolitycznych, w większości udanych. Ma też na swoim koncie kilka książek, które stały się we Francji bestsellerami i jest ogólnie poważany w kręgach muzułmańskich, dlatego że jest Marokańczykiem z pochodzenia i muzułmaninem oraz w kręgach chrześcijańskich, dlatego że współtworzy wraz ze swoimi przyjaciółmi taki think tank Strategica. Ja za chwilę Państwu podam, gdzie można znaleźć te opracowania tych francuskich konserwatywnych geopolityków, dlatego że znajdziecie tam Państwo teksty zarówno po francusku, jak i po angielsku. I jest to naprawdę w tej chwili jeden z najbardziej opiniotwórczych portali o tematyce geopolityki, o tematyce antropologii, o tematyce religioznawczej. Więc sądzę, że sporo z Państwa będzie chciało sięgnąć po te materiały. Więc proszę Państwa, ja będę się posiłkowała podczas tej wypowiedzi zarówno wywiadem, jakiego Józef Hindi, bo tak się nazywa ten geopolitolog, więc będę się posiłkowała zarówno jego wywiadem, jak i jego artykułem. Jak Państwo widzicie, artykuł ukazał się na francuskim portalu, ale nic prostszego, jak go przetłumaczyć. Tutaj Państwo już widzicie stronę tytułową w wersji polskiej. Kiedy wchodzicie Państwo na interesujące Was strony w byle jakim języku, wystarczy po prostu kliknąć na górnym pasku taką funkcję tłumaczenia sieciowego, która jest całkiem
przyzwoite. To jest taki mały kwadracik GR. I wtedy klikacie Państwo, że życzycie sobie tłumaczenia na język polski i już dla każdego jest dostępna ta informacja. Więc będziemy śladem Józefa Hindi rozpracowywać pojęcie wroga w judaizmie. Dlaczego? Dlatego, że naród żydowski posługuje się tak zwaną długą pamięcią. Jest to pamięć przesycona odnośnikami religijnymi, odnośnikami biblijnymi, i w związku z tym tutaj naród żydowski ma bardzo specyficzne podejście do swoich tak zwanych ontologicznych wrogów. Ontologicznych, to znaczy wrogów nie tylko odwiecznych, ale w ogóle wrogów w samej swojej istocie. Prawda? Znamy pojęcie tak zwanego zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona. I środowiska żydowskie, bo to środowiska żydowskie ukuły to pojęcie takiego bardzo podstawowego starcia pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Ale proszę Państwa, to jest jakby przełożenie tego, w jaki sposób naród żydowski sytuuje się w stosunku do innych narodów. To znaczy, naród żydowski uważa, że jego byt jest w pewnym sensie wyjątkowy i z tej racji ma, czy miał w czasach biblijnych, no, cały szereg rywali, bądź też wrogów, bądź też po prostu konkurentów do ziemi obiecanej. I naród żydowski postrzega współczesne narody jako kolejne wcielenia tych właśnie swoich odwiecznych i w pewnym sensie no, religijnie osadzonych wrogów. Ale o tym za chwilę. Będę się, proszę Państwa, również posługiwać takim e-bookiem wydanym już 2 lata temu przez ten think tank Strategika. To jest e-book o spaleniu Notre Dame w Paryżu, o konflikcie pomiędzy muzułmanami i Żydami w Izraelu. Ten konflikt ma podłoże religijne, podobnie jak wydarzenia, o których opowiem wokół pożaru Notre Dame, a mianowicie na wzgórzu świątynnym, na miejscu drugiej świątyni jerozolimskiej, czyli tak zwanej świątyni Salomona, wznosi się w tej chwili trzecie pod względem znaczenia najświętsze miejsce islamu, czyli meczet Al-Aqsa. Żydzi, którzy ciągle jeszcze czekają na swojego Mesjasza, planują, i to planują bardzo aktywnie i bardzo skrupulatnie, zburzenie tegoż meczetu po to, żeby w tym świętym miejscu, dla nich również, czyli na wzgórzu świątynnym, wznieść trzecią świątynię jerozolimską. Dlaczego? Dlatego, że wzniesienie tej trzeciej świątyni jerozolimskiej jest dla nich warunkiem
nadejścia Mesjasza żydowskiego, który zarówno dla muzułmanów, jak i dla chrześcijan będzie antychrystem. Dlatego, proszę Państwa, ja już zaproponowałam Państwu na innym moim kanale Świat od podszewki dwa filmy. To jest film pod tytułem Wojna eschatologiczna, wojna końca czasów. I proszę Państwa, ten materiał dotyczy tego, w jaki sposób strony walczące, to znaczy zarówno Ukraińcy i tak zwany kolektywny Zachód, jak i Rosja, i po jej stronie państwa muzułmańskie, w jaki sposób te strony konfliktu postrzegają tą wojnę na Ukrainie, która może, jeżeli nie sprzeciwimy się zakusom tych, którzy za wszelką cenę chcą eskalować ten konflikt. Więc jeżeli nie powiemy w porę i w miarę szybko stop, to jest bardzo duże zagrożenie, że ta właśnie wojna eschatologiczna naprawdę przekształci się, przerodzi się w wojnę końca czasów, tak jak to opisują różne proroctwa biblijne albo żydowskie proroctwa eschatologiczne. Kolejny taki film, który chciałam Państwu polecić, jeżeli ta tematyka jest dla Państwa istotna, to jest na tym samym kanale program pod tytułem Katechon i Antychryst. Katechon to ma być przy końcu czasów siła państwowa, która powstrzyma nadejście Antychrysta, tegoż właśnie Mesjasza żydowskiego. I tak siebie postrzega dzisiaj Rosja prawosławna, Rosja Putina i tak również Rosję, mocarstwo północne, postrzegają niektórzy przedstawiciele islamu. O tym wszystkim w tych dwóch filmach. Natomiast kolejne trzy filmy, które znajdziecie Państwo na stronie niezaleznatelewizja.pl, po prostu dlatego, że z YouTube'a prawie cały dorobek NTV został skrupulatnie wymieciony przy pomocy dwóch likwidacji głównych kanałów. I tam będziecie Państwo mogli znaleźć znowu moje rozważania na temat nadejścia Mesjasza i tej właśnie wojny. Jeżeli spojrzycie Państwo na datę, to ten film został wyemitowany 13 stycznia 2021 roku, ale on jest jeszcze starszy, znaczy emisja na YouTubie była rok wcześniej. Już wtedy były oznaki, że środowiska żydowskie, nie tylko w Izraelu, ale również w diasporze, przygotowują się coraz bardziej aktywnie na nadejście swojego Mesjasza i próbują wręcz to nadejście przyspieszyć za pomocą różnych działań, głównie o charakterze tak zwanego katastrofizmu. Środowiska żydowskie mniej więcej od XVI wieku, to znaczy odkąd rozkwitła czy została rozpropagowana tak zwana kabała lubiańska, Żydzi postanowili
obwołać się tak zwanym mesjaszem zbiorowym, jako cały naród. I postanowili wziąć poniekąd Boże wyroki w swoje ręce i postanowili przyspieszyć to nadejście Mesjasza, w pewnym sensie stwarzając na ziemi warunki do wypełnienia się wszystkich tych zapowiedzi biblijnych. I jedną z takich zapowiedzi jest to, że pod koniec czasów Edom, czyli spadkobiercy Rzymu, w tym również Rzymu chrześcijańskiego, czyli Ameryka i Europa, będą musieli zostać całkowicie zniszczeni. I jak zobaczycie Państwo w dalszej części, jest to przy okazji tego konfliktu pomiędzy NATO i Rosją całkowicie możliwe. I wreszcie, proszę Państwa, tutaj jest materiał o tym, w jaki sposób mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych nie tylko z wyjątkowo silnym i wyjątkowo wpływowym lobby żydowskim, ale że również fanatycznymi zwolennikami Izraela, zwolennikami odbudowy tak zwanego Wielkiego Izraela, trzeciej świątyni jerozolimskiej i ludźmi, którzy bardzo z głęboką wiarą czekają na Mesjasza żydowskiego. O tym wszystkim możecie Państwo się dowiedzieć właśnie z tego programu o Mike'u Pompeo jako protestanckim, ewangelikańskim przedstawicielu najwyższych władz Izraela, który już od początku w zasadzie kadencji Donalda Trumpa wraz ze swoim szefem aktywnie sprzyjał tej właśnie proizraelskiej polityce zawłaszczania Jerozolimy i zawłaszczania tych świętych miejsc w tym świętym mieście. I wreszcie, proszę Państwa, artykuł, który polecam szczególnie, dlatego że w Polsce jest bardzo znikoma wiedza na temat najbliższego otoczenia Joe Bidena. To jest tak zwane środowisko jastrzębi wojennych, środowisko neokonserwatystów, którzy usadowili się zarówno w partii demokratycznej, jak i w partii republikańskiej i którzy od praktycznie 2, a w zasadzie 3 dekad zdominowali amerykańską politykę zagraniczną. Na tym zdjęciu to jest strona babylonianempire.wordpress.com. Link do tego artykułu jest tutaj na górze. To właśnie tutaj. Proszę Państwa, więc nieprzypadkowo umieszczono przy tej okazji właśnie płonące wieże World Trade Center. Dlaczego nieprzypadkowo? Ano dlatego, że te środowiska neokonserwatystów wywodzą się z tak zwanej grupy, no nie wiem jak to tutaj akurat to jest przetłumaczone jako Straussianie. Chodzi o grupę emigrantów żydowskich,
z krajów Europy Wschodniej, a zwłaszcza z Polski i z Ukrainy, którzy w latach 60. byli studentami na Uniwersytecie w Chicago Leona Straussa. To był taki żydowski filozof i ekonomista, który wyemigrował z Niemiec przed II wojną światową i on właśnie skupiał wokół siebie młodych, szalenie lewicujących, bo wręcz wywodzących się z ruchów trockistowskich, no, młodych Żydów. Oni uczęszczali na jego seminaria, przy czym bardzo wiele osób porównywało te seminaria tak naprawdę do szkoły rabinicznej. Dlaczego? Dlatego, że ludzie z innych środowisk czy innych narodowości byli tam niemile widziani, a jednocześnie kompletnie nic nie przenikało z tego nauczania. Było to nauczanie ustne, tak jakby, prawda, przekaz kabalistyczny, przekaz ezoteryczny. No i dość liczna, bo stuosobowa grupa słuchaczy tych seminariów, po prostu z czasem zajęło im to prawie 20 lat, ale tak naprawdę zdominowali amerykańskie życie polityczne. Jeszcze za czasów George'a Busha ojca mieli tylko swój przyczółek w Białym Domu w piwnicy i prezydent Bush ojciec mówił o nich szalenie pogardliwie: ci szaleńcy z piwnicy. Dlaczego szaleńcy? Dlatego, że byli zaprzysięgłymi zwolennikami czy stronnikami Izraela. I z tej racji postulowali tak zwaną długą wojnę. To znaczy, chodziło im o to, żeby rękami kolejnych administracji amerykańskich załatwiać przy pomocy wszczynania konfliktów, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko, żeby załatwiać interesy izraelskie właśnie w perspektywie budowania wielkiego Izraela i budowania tak naprawdę hegemonii izraelskiej przy zbrojnym i finansowym wsparciu Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, tak naprawdę od czasu zamachu na World Trade Center zaczęło im się to udawać. Pamiętamy wojna w Iranie, wojna w Iraku, wojna w Syrii, wojna w Libii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w 2007 roku nie byle kto, bo sam generał Wesley Clark, który był długoletnim zwierzchnikiem NATO z ramienia Stanów Zjednoczonych, on po prostu publicznie powiedział, że zamach na World Trade Center to był tak naprawdę zamach tejżeż właśnie grupy Straussowców czy Straussa po to, żeby wymusić najpierw na administracji, ale również na społeczeństwie amerykańskim właśnie te kolejne wojny na Bliskim Wschodzie. Proszę Państwa, serdecznie polecam ten artykuł, jak również pozostałe artykuły Pierre'ego Meyssana, które możecie Państwo na przykład znaleźć na portalu bibuła.pl. Dlaczego? Dlatego, że został on uznany
przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej za, no, w pewnym sensie, wroga publicznego w Polsce. Skąd takie twierdzenie? Ano dlatego, i nie jest to anegdota, nie jest to spiskowa teoria dziejów, ukazały się w pewnym momencie, tak mniej więcej przed rokiem, we francuskich środkach masowego, no nie tyle masowego przekazu, co na niezależnych portalach, ukazały się takie artykuły, że strona czy portal Thierry'ego Meyssana został zablokowany tylko na terytorium Polski, właśnie na wniosek polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, które, czy Polskiej Rady Obrony Narodowej, po prostu jakieś czynniki oficjalne wojskowe polskie zwróciły się do administratora tego portalu z prośbą o zablokowanie wszystkich artykułów Thierry'ego Meyssana i jego przyjaciół właśnie na terenie Polski. Oczywiście są możliwości obejścia tego i stąd właśnie liczne tłumaczenia, dlatego że te artykuły są bardzo dobrze udokumentowane. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia rzecz, którą chciałabym polecić w tym poniekąd wstępie, to jest książka, która wyszła już w tym roku. Książka szalenie istotna, żeby zrozumieć te mechanizmy kuluarów władzy w Waszyngtonie. Książka, no, najbardziej chyba, dwóch najbardziej chyba szanowanych politologów amerykańskich, Johna Mersheimera i Stephena Walta. Jeden z nich jest profesorem na Uniwersytecie w Chicago, drugi na Harvardzie. Książka pod tytułem Izraelskie lobby a polityka zagraniczna USA. Jesteśmy szalenie wdzięczni za to tłumaczenie po polsku. Książka ma już ponad dekadę, ale tak naprawdę jest, no, taką podstawową cegłą dla zrozumienia tego, w jaki sposób funkcjonują Stany Zjednoczone, nie tylko w aspekcie polityki zagranicznej, ale również w aspekcie polityki wewnętrznej. Dlatego że tam to izraelskie lobby jest tak silne, że na przykład może uzyskiwać absolutnie dowolne rozwiązania legislacyjne w kongresie. Parlamentarzyści są bądź szantażowani, bądź po prostu przepłacani. Natomiast oprócz tego ta amerykańska diaspora żydowska oplotła taką siecią wpływowych stowarzyszeń, wpływowych tak zwanych think tanków, na przykład ten słynny think tank Rand Corporation, to jest jak najbardziej środowisko tych właśnie neokonserwatystów pochodzenia żydowskiego. I co bardzo istotne, ta grupa Straussowców od, no, paru dekad po prostu korzysta z tak zwanych obrotowych drzwi. To znaczy, ci ludzie przechodzą z Partii Demokratycznej do Partii Republikańskiej, kiedy dochodzi do zmiany
administracji prezydenckiej i ta nowa administracja prezydencka jest im nieprzychylna, oni po prostu trafiają na synekury prywatne, bądź właśnie w różnych think tankach, bądź też w przemyśle zbrojeniowym. I jak tylko nadarza się okazja, to powracają. Nie byli w łaskach za czasów prezydentur Clintona. Oczywiście trzymali się jak najdalej Białego Domu za czasów prezydentury Trumpa, ale to w powszechnej opinii właśnie oni są odpowiedzialni za te sfałszowane wybory. I w momencie, kiedy tylko udało im się umieścić w Białym Domu swojego człowieka, czyli Joe Bidena, to jakby wznowili te swoje działania przeciwko Rosji. Ta wojna natowsko-rosyjska miała tak naprawdę wybuchnąć już w 2014, potem w 2015 roku. Zostało to zablokowane dzięki listowi najwybitniejszych tak naprawdę przedstawicieli wywiadów Stanów Zjednoczonych, zarówno ludzi z kręgu CIA, jak i z kręgu NSA. Ci wszyscy analitycy wywiadu, tacy czołowi, tacy, którzy walczyli po stronie tak zwanego wolnego świata w czasie zimnej wojny, właśnie z naszym obozem i przede wszystkim z Rosją, ci ludzie po 11 września 2001 roku zorientowali się, ku czemu to tak naprawdę zmierza, dlatego że to właśnie środowiska żydowskie, środowiska neokonserwatywne doprowadziły do wyboru George'a Busha syna. I wtedy ci reprezentanci uczciwi, patrioci amerykańscy, pracujący w służbach specjalnych, najpierw próbowali ostrzegać społeczeństwo amerykańskie przed tym, co się za chwilę stanie. Następnie złożyli dymisję i zaczęli się aktywnie przeciwstawiać kręgom byłych trockistów. I w momencie, kiedy już wywoływano panikę w 2014-15 roku odnośnie tak zwanych zielonych ludzików, prawda, i potencjalnej inwazji Putina na Ukrainę, to wtedy kilkudziesięciu tych analityków służb specjalnych wystosowało specjalny list do Angeli Merkel, informując ją, że ta zapowiadana inwazja Putina to jest po prostu taka sama prawda jak fiolka o broni masowego rażenia kolina w ONZ, czy też prawda, masakra wraczaków w czasie wojen z Serbią i tak dalej, i tak dalej, i etc. Nie będę do tego wracała. I wtedy kanclerz Merkel sprzeciwiła się tej wojnie. Neokonserwatyści się przyczaili i jak tylko nadarzyła się okazja, otoczyli zwartą ekipą prezydenta Bidena i jakby wtedy już mogli doprowadzić do tego konfliktu, z którym mamy do czynienia od
rok. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia już propozycja. Ja na tym samym kanale 2 tygodnie temu nakręciłam taki film pod tytułem Nie wierzcie Ameryce. Prezes Kaczyński kontra major Marines Scott Ritter. To jest program, w którym przy pomocy przedstawicieli amerykańskiej polityki i amerykańskiego wojska i amerykańskich służb specjalnych, również dokładając do tego głosy europejskich przedstawicieli służb specjalnych, wszyscy oni na pewnym etapie swojego życia pracowali dla NATO. I wszyscy oni w tej chwili mówią jednym słowem, jednym głosem: nie wierzcie Ameryce. Nie dajcie Europejczycy, a zwłaszcza Polacy, a zwłaszcza Bałtowie, nie dajcie się wkręcić tym właśnie środowiskom neokonserwatywnym, dla których Rosja jest wrogiem tak zwanym ontologicznym. Za chwilkę wytłumaczę dlaczego, i dla których Ukraina jest po prostu ziemią, krainą ich przodków. Dlatego, proszę Państwa, że główni rozgrywający po stronie amerykańskiej, to znaczy Jacob Sullivan, Antony Blinken, Victoria Nuland, jej mąż Robert Kagan i wielu, wielu innych po prostu mają część rodziny, która pochodzi z Ukrainy. I dla nich ten konflikt, oprócz tego, że jest po prostu walką o hegemonię na świecie, ma również bardzo głęboki wymiar osobisty, bardzo głęboki wymiar emocjonalny. I dlatego, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że oni się mogą w tym konflikcie posunąć bardzo, ale to bardzo daleko. Proszę Państwa, tutaj wreszcie plansza, gdzie możecie Państwo zobaczyć te wszystkie moje kanały, na których o problemie ukraińskim nadawałam po wielokroć. Jeżeli ktoś z Państwa chce mieć wszystkie kanały w jednym miejscu, zapraszam na Rambla. Tak się nazywa mój kanał, tak należy go wpisać, żeby móc prawda, mieć dostęp do tych filmów. Jeżeli nie, to trzeba po prostu wpisać tego linka. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej sprawy, a mianowicie będę się starała Państwu wytłumaczyć, na ile środowiska żydowskie mają bardzo specyficzny stosunek do pozostałych nacji i że dla Żydów, poza takimi interesami ściśle narodowymi, albo raczej ponad interesami ściśle narodowymi, dominują cele porządku religijnego i eschatologiczne. I proszę Państwa, prawdą jest, że geopolityka współczesna, ta geopolityka akademicka, zajmuje się tylko układem sił, grą na wielkiej szachownicy, ale grą pojmowaną jako no, interes materialny.
Natomiast całkowicie pomija się coś, co jest tak naprawdę motorem historii, motorem działania praktycznie każdego narodu. To znaczy odnośniki do bądź wierzeń religijnych, bądź pewnych takich narracji mitycznych, narracji, które nie tyle są faktograficzne, co są po prostu powielaniem pewnych stereotypów historycznych. I o ile wszystkie pozostałe narody zachowują taki bardzo zdrowy dystans, to znaczy umieją wypośrodkować te dwa porządki. Porządek świadomej rachuby i porządek no, na poły nieświadomych emocji. O tyle naród żydowski żyje całkowicie zatopiony w narracjach biblijnych, w narracjach w znacznym stopniu mitycznych. Dlaczego? Dlatego, że egzegeci izraelscy, naukowcy, prawda, bardzo starannie już rozpoznali, które fragmenty Biblii są źródłowe, autentyczne, a które fragmenty, jak na przykład tak zwane późne księgi Ezechiela, zostały dodane na użytek, prawda, polityki wewnętrznej żydowskiej na pewnym etapie historii. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, te ustalenia naukowców zupełnie się nie przekładają na żydowską świadomość historyczną. I Józef Hindi rozróżnia dwie kategorie wrogów. Podstawową sprawą jest, że polityka polega na rozróżnianiu pomiędzy przyjacielem a wrogiem. Zarówno w, prawda, stosunkach wewnątrz danej społeczności, jak przede wszystkim w stosunkach międzynarodowych. Tylko, że te relacje podlegają zmianom w zależności od okoliczności. Stąd właśnie ta charakterystyka wroga okolicznościowego. I teraz narody, królestwa, państwa, miasta republiki mają wrogów bądź przypadkowych, bądź historycznych, bądź dziedzicznych, ale nie mają wrogów odwiecznych, ani wrogów ontologicznych, to znaczy takich wrogów, którzy by byli niejako przeciwstawieniem, zaprzeczeniem bytu danego państwa, danej formacji politycznych. Tak naprawdę historia polityczna narodów składa się z sojuszy. Mamy oczywiście do czynienia z tak zwanym odwróceniem przymierzy, takim bardzo klasycznym przykładem ze stosunkowo bliskiej historii, jest fakt, że przed wojną siedmioletnią Ludwik XV zdecydował, że jego dotychczasowy wróg, czyli Austria, czyli dawne Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, katolickie jak katolicka Francja, powinno przestać być
no takim właśnie dziedzicznym, dynastycznym wrogiem Francji. Po prostu dlatego, że stwierdził, że rosną w Europie inne potęgi, znacznie bardziej niebezpieczne. Chodziło mu o Prusy, chodziło mu o Hanower. I jakby w tej wojnie siedmioletniej doszło do całkowitego przemeblowania jakby europejskiej szachownicy. Francja sprzymierzyła się ze swoim dotychczasowym wielowiekowym wrogiem, czyli Austrią. I prawda, weszła w konflikt z Prusami i Wielką Brytanią. I tak to naprawdę wygląda. Kraje ongiś przyjazne w określonym kontekście geopolitycznym, historycznym mogą stać się wrogami i na odwrót. Proszę Państwa, to już w zasadzie zostało w pewnym sensie określone czy skodyfikowane przy okazji przetłumaczenia na łacinę słynnego fragmentu z Ewangelii Mateusza i Łukasza. To są przypowieści o tym, kiedy Jezus powiedział do swoich uczniów i wyznawców: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dlaczego to tłumaczenie łacińskie jest tak istotne? Dlatego, że po łacinie mamy dwa określenia, dwa wyrazy na pojęcie wroga czy nieprzyjaciela. Ta wypowiedź Jezusa z Ewangelii została przetłumaczona diligite inimicos vestros, a nie diligite hostes vestros. Dlaczego? Dlatego, że inimicus po łacinie oznacza wróg osobisty. To znaczy wróg, nieprzyjaciel danej jednostki, danego człowieka. Podczas gdy hostis, to po łacinie jest wróg polityczny. I teraz nazwanie, wyznaczenie tego wroga politycznego już nie należy do jednostki. To jest rola przywódcy, to jest rola państwa, a jednostka jakby jako członek wspólnoty się temu podporządkuje i niejako przyjmuje tego wroga politycznego jako swojego. Przy czym przez wieki trwania chrześcijaństwa tak naprawdę ani monarchowie, ani Kościół nie mylili wroga osobistego z wrogiem politycznym. Również kwestie religijne nie miały tutaj takiego znaczącej roli, dlatego że pomiędzy mocarstwami chrześcijańskimi i muzułmańskimi dochodziło na przestrzeni wieków do bardzo licznych sojuszy. I to takich sojuszy, że czasami monarcha chrześcijański łączył się ze swoim odpowiednikiem muzułmańskim przeciwko innemu sąsiadowi chrześcijańskiemu. I tak, w XVI wieku król Francji Franciszek I sprzymierzył się z osmańską Turcją Sulejmana Wspaniałego. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie katolicka Francja uważała za swojego wroga
i rywala, właśnie Święte Cesarstwo Rzymskie, i chciała to cesarstwo osłabić. Także w XVI wieku katolicka Hiszpania, kilkadziesiąt lat po rekonkwiście, zawarła sojusz z muzułmańskim Marokiem, aby odeprzeć muzułmańską Turcję. I to się powiodło. Turcy jakby opanowali całe państwa Magrebu, ale Maroko pozostało niezależne. Z kolei w IX wieku cesarz Franków Karol Wielki i kalif Abbasydów Harun al-Rashid wysyłali do siebie nawzajem ambasadorów. Dlaczego? Dlatego, że Karol Wielki był wówczas zainteresowany powstrzymaniem swojego rywala Bizancjum, które sąsiadowało z imperium Abbasydów, i Karol Wielki miał nadzieję, że to sąsiedztwo będzie na tyle burzliwe, że nie dojdzie, prawda, do rywalizacji Bizancjum właśnie z jego imperium. Natomiast kalifowi zależało na zapewnieniu sobie poparcia cesarza Franków przeciwko hiszpańskim Umajjadom. Również w czasie wypraw krzyżowych po wielokroć dochodziło właśnie do takich dziwnych sojuszy, i były one po prostu spowodowane różnego rodzaju kontekstami historycznymi. No i też uwarunkowaniami, no w pewnym sensie dynastycznymi czy osobistymi. Natomiast, proszę Państwa, u Żydów to wygląda zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie oni żyją zatopieni w swoich świętych tekstach, to znaczy w Biblii, ale również w różnego rodzaju księgach apokryficznych, a także w Talmudzie, czy w Zoharze, czy wreszcie w Hagadzie, czyli w takich mitycznych komentarzach. I jakby to jest dla nich absolutnie horyzont i intelektualny, i duchowy. Coś na kształt, no, takiego ogrodzenia, które, tak jak mury getta, odcinają ich od świata zewnętrznego. I teraz ja podam tylko niektóre właśnie te przykłady biblijne. Na przykład w księdze proroka Daniela, który żył na wygnaniu w Babilonie pomiędzy 588 a 538 rokiem przed naszą erą, znajduje się proroctwo, myślę, że Państwo je znacie, odnoszące się do czterech wrogich wówczas imperiów narodu żydowskiego. I wedle tego proroctwa wszystkie te imperia miały ulec upadkowi. Chodziło tutaj o Babilon, później o Imperium Medów, o Persję i wreszcie o Rzym. I proszę Państwa, upadły już pierwsze trzy imperia. Pozostaje wreszcie Imperium Rzymskie, które w tej nomenklaturze rabinicznej z początków naszej ery nosi nazwę Edomu. Edom to było przezwisko Ezawa, brata Jakuba. I teraz
po zburzeniu świątyni, po rozproszeniu społeczności żydowskiej na terenach Europy i Bliskiego Wschodu, faryzeusze i uczeni w piśmie musieli w pewnym sensie na nowo wymyślić sposób istnienia Izraela w tej nowej sytuacji. Wtedy właśnie zaczął powstawać Talmud i zaczął powstawać tak zwany judaizm talmudyczny. I na przykład żyjący w pierwszym wieku naczelny rabin i mistrz Talmudu Eliezer ben Hyrkanos dokonał interpretacji wersetu z Księgi Rodzaju w świetle właśnie tego proroctwa z Księgi Daniela. I on podłożył podwaliny pod mesjanizm żydowski. To znaczy pod ostateczne zwycięstwo Izraela. To on przepowiedział czy postulował, że na końcu czasu wszyscy wrogowie Izraela, wszystkie te imperia wymienione w księgach Daniela będą musiały upaść, okryć się hańbą. Wtedy dojdzie do nadejścia Mesjasza żydowskiego, który będzie panował, dominował nad wszystkimi innymi narodami ze swojego tronu w odbudowanej trzeciej świątyni izraelskiej. Wtedy jeszcze w pierwszym wieku Rzym nie był chrześcijański, ale taka jest cecha konstytutywna tej myśli religijnej czy politycznej żydowskiej, że ci wymienieni w Biblii wrogowie Izraela są w pewnym sensie archetypami, są absolutnie symboliczni i w miarę rozwoju wydarzeń historycznych jakby ten archetyp jest przyklejany do kolejnych, no w pewnym sensie wcieleń danego hipotetycznego, mitycznego, wirtualnego wroga. I tak Rzym cesarski przeminął, przemienił się w jakby stolicę chrześcijaństwa. Później to pojęcie zostało rozciągnięte na Bizancjum, które ogłosiło się drugim Rzymem, na Rosję, która jako spadkobierca Bizancjum ogłosiła się trzecim Rzymem. To pojęcie Edomu zostało następnie przeniesione na całą Europę i wreszcie wraz z migracją elit protestanckich do Stanów Zjednoczonych przez część rabinów talmudycznych również to pojęcie Rzymu zostało rozciągnięte aż po Amerykę. I stąd właśnie widzieliście Państwo, że ja nakręciłam ten program pod tytułem Edom, czyli Ameryka i Europa do rozwałki. I zobaczycie Państwo, w jaki sposób to się praktycznie
realizuje w naszych czasach. I to jest kwestia Stanów Zjednoczonych i Europy. I proszę Państwa, musimy wziąć pod uwagę, że te środowiska żydowskie, które w tej chwili rządzą w Waszyngtonie i siłą rzeczy dyktują swoje prawa i zasady, a w każdym razie próbują je dyktować całemu światu. Te środowiska żydowskie, posługując się Ameryką i rzucając Amerykę do konfrontacji z Rosją, która jest w tej chwili no, najsilniejszą potęgą nuklearną na świecie, te środowiska neokonserwatywne mogą tak naprawdę po pierwsze doprowadzić do rozszerzenia tego konfliktu na wszystkie państwa europejskie i doprowadzić po prostu do zniszczenia Europy jako takiej, ale mogą też doprowadzić, to jest logiczna konsekwencja, do zniszczenia znacznej części Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, ci ludzie mogą mieć tutaj bardzo silną motywację, nie tylko geopolityczną, ale przede wszystkim religijną, dlatego że ta wojna końca czasu, wojna wszystkich ze wszystkimi. W wersji judaizmu talmudycznego jest ostatnim warunkiem do spełnienia po to, żeby mógł nadejść żydowski Mesjasz i po to, żeby Izrael mógł zdominować całą ziemię i wszystkie narody. I proszę Państwa, miejmy świadomość, że środowiska żydowskie czekają na to od 2000 lat. Prawda? Przypominam to słynne powiedzenie za rok w Jerozolimie, które powtarzali Żydzi w diasporze na całym świecie, prawda, od wieków. Kolejnym takim odwiecznym wrogiem Izraela są potomkowie syna Abrahama. Są potomkowie Ismaela, syna Abrahama, ojca Arabów, a następnie, prawda, znowu przeniesiono to, rozciągnięto na wszystkich muzułmanów. I tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia naprawdę z uzasadnieniem tego, w jaki sposób Izraelczycy traktują Palestyńczyków, którzy tak naprawdę są potomkami Abrahama i którzy są tak naprawdę również w części pozostałością narodu żydowskiego, który nie opuścił Palestyny. I tak, Józef Owadia, naczelny rabin Izraela i założyciel i duchowy przewodnik trzeciej co do wielkości partii w Izraelu, czyli partii Szas. Partii, która przez ponad 3 dekady była takim przysłowiowym języczkiem uwagi. To znaczy, nie udawało się zwyciężyć w wyborach i stworzyć większości parlamentarnej bez zgody czy bez aprobaty tejżeż partii. I tenżeż Józef Owadia ma na swoim koncie kilka bardzo radykalnych wypowiedzi,
o swoim pragnieniu czy o konieczności eksterminacji Arabów, a dokładniej Palestyńczyków. Cytuję: Niech znikną z ziemi, niech Bóg ześle plagę na Palestyńczyków, te dzieci Ismaela, tych nikczemnych wrogów Izraela. W 2001 roku nawoływał do eksterminacji wszystkich Arabów przy pomocy broni rakietowej. Cytuję: Zakazane jest litowanie się nad nimi. Musisz wysłać rakiety i zniszczyć ich. Są źli i odrażający. Czy kolejny cytat? Pan zwróci działania Arabów przeciwko nim samym. Wyczerpie ich nasienie i wytępi ich. Zniszczy ich i wygna z tego świata. Jak Państwo widzicie, to są naprawdę emocje i motywacje ludzi zdolnych do wszystkiego. Ludzi, którzy nie będą mieli żadnych zahamowań, żeby swoimi postępkami, swoją polityką realizować w pewnym sensie fantazje czy fantasmagorie. Nie tyle biblijne, co po prostu tych wstawek, późniejszych wstawek do Biblii hebrajskiej. I wreszcie, proszę Państwa, skończę na jeszcze innym przykładzie. Przykładzie znacznie bardziej, w pewnym sensie dojmujące. Dlaczego? Dlatego, że o ile te kwestie Edomu, czyli Ezawa i Iszmaela, pochodzą tak naprawdę z Księgi Rodzaju i faktycznie to jest moment, kiedy formowała się tożsamość narodu izraelskiego, właśnie w tym kręgu rodzinnym. O tyle Persowie, a dzisiaj Iran, zostali wyznaczeni na ontologicznego wroga Izraela na podstawie zupełnie fałszywej, mitycznej historii. Chodzi tutaj o tak zwaną Księgę Estery i taką żydowską narrację, że w pewnym momencie w Imperium Persów osiedlali się masowo Żydzi. Stawali się obywatelami bardzo dobrze prosperującymi, co oczywiście wzbudziło zazdrość ich gospodarzy i wezyr Haman, który był wezyrem z ramienia króla Xerxesa I, postanowił rzekomo wybić wszystkich Żydów w królestwie. Dowiedziała się o tym nałożnica króla, Estera, która ukrywała swoje żydowskie korzenie i w tym momencie poprosiła władcę o to, żeby wziął w obronę jej lud. Władca był w niej bardzo zakochany, zresztą wedle tej historii poślubił ją potem jako małżonkę i doprowadził do masakry swoich własnych poddanych, w tym powiesił wezyra Hamana i 10 jego synów. I proszę Państwa, wiadomo dokładnie, że historia jest fałszywa,
od A do Z. Ale tak naprawdę ta historia leży u źródeł no jednego z najważniejszych świąt żydowskich, święta Purim. I na tej podstawie, mimo tego, że tak naprawdę Żydzi bardzo wiele historycznie zawdzięczają Persom, dlatego że dzięki Persom mogli wrócić z Babilonu do Palestyny i również Persowie bardzo ułatwili im odbudowę świątyni jerozolimskiej. Takie są fakty historyczne. Ale cóż, ten przekaz mityczny jest silniejszy po prostu dlatego, że przez wieki społeczność żydowska konsolidowała swoją tożsamość. Prawda? Zbierała siły do przetrwania w diasporze, w obcym środowisku, bądź islamu, bądź chrześcijaństwa, właśnie karmiąc się tego typu opowieściami. I proszę Państwa, możecie Państwo zobaczyć na YouTubie filmiki z tego właśnie święta Purim, kiedy młodzież żydowska w Jesziwach przynosi do szkoły rabinicznej, ale też i do normalnej szkoły, takie miniaturowe szubienice, na których, prawda, rzekomo zawisł Haman i jego synowie. I tak naprawdę pod okiem rabinów, pod okiem nauczycieli, ta młodzież jest zachęcana do wprowadzania się w trans nienawiści. To naprawdę są wyjątkowo przejmujące sceny. I nawet po prostu to dotyczy też dorosłych, i ma się wtedy wrażenie, że cała taka klasa zwariowała. Ale, prawda, jest to świadomy zabieg inżynierii społecznej, po prostu wytwarzania tak silnych emocji i karmienia tymi no, skrajnie negatywnymi emocjami, po prostu właśnie poczucia więzi, poczucia wspólnoty. I stąd właśnie również wspólnota getta. I teraz, proszę Państwa, to nie jest tylko przekaz rabiniczny. To nie jest tylko przekaz religijny. Tak naprawdę bardzo szerokie warstwy izraelskiego społeczeństwa i przede wszystkim izraelskiej polityki wyznają te wszystkie wartości. Na przykład w marcu 2017 roku, kiedy Benjamin Netanyahu pojechał do Moskwy, żeby poprosić Władimira Putina o wypędzenie Iranu z Syrii, dlatego że, prawda, Iran odziedziczył tą klątwę bycia odwiecznym wrogiem Izraela po Persji. Więc Netanyahu chciał zablokować działanie Iranu w Syrii i jako argumentu użył właśnie, odwołał się do księgi Estery. I teraz cytuję, co powiedział. 2500 lat temu w Persji była próba zniszczenia narodu żydowskiego. Ta próba się nie powiodła. I właśnie to świętujemy dzisiaj przez święto Purim. Dziś Iran, spadkobierca Persji, kontynuuje tę próbę zniszczenia państwa żydowskiego.
Mówią to najdobitniej. Piszą to na swoich rakietach. Tyle Netanyahu. Natomiast Putin mu odparł. Cytuję. Tak, no cóż, było to w V wieku przed naszą erą. Dziś żyjemy w innym świecie. Porozmawiajmy o tym. I proszę Państwa, to jest właśnie ta cezura. To jest właśnie to ogrodzenie, psychologiczne ogrodzenie się i odgrodzenie się narodu izraelskiego. Dlatego, że wedle Putina i praktycznie wszystkich innych narodów, dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości. Ale w żydowskiej wizji świata ten się nie zmienił. I wrogowie Żydów pozostali ci sami od starożytności. Oczywiście, prawda, to są mity. Te mity są jakby dostosowywane do kolejnych odsłon historii narodów, ale sytuacja jest taka, że kto raz został zaliczony w poczet wrogów, może się starać, może się chcieć przypodobać, może się w cudzysłowie podlizywać, jak no pewne fragmenty polskiej klasy politycznej. Nic to nie pomoże. Po prostu dlatego, że naród żydowski nie ma styczności z rzeczywistością taką, jak my ją pojmujemy. I teraz dlaczego na tej liście nieprzyjaciół znalazła się Rosja? Ano dlatego, że według pewnej interpretacji żydowskiej eschatologii proroctwo Ezechiela i Joela wspomina o potędze północy, czyli o jakimś imperium na północ od państwa żydowskiego, która to potęga północy musi zaatakować Izrael na końcu czasu. No i prawda, jeżeli tylko spojrzymy na mapę, to zdamy sobie sprawę, że jedynym kandydatem jest tutaj Rosja. I dla rabinów właśnie Federacja Rosyjska w tych latach jest przysłowiowym wcieleniem Goga z ziemi Rosz. To znaczy, prawda, ma dojść na końcu świata do wojny Goga z Magogiem i o tym, na to powoływał się George W. Bush, usiłując, prawda, zwerbować Jacquesa Chiraca, prezydenta Francji, do koalicji państw z Zachodu przeciwko Irakowi w 2003 roku. I proszę Państwa, to tak wygląda, ale to, co najważniejsze, to fakt, że ta długa pamięć narodu żydowskiego powoduje, że oni postrzegają wydarzenia i interpretują je zawsze w odniesieniu do swojego etnocentryzmu. I tak na przykład w momencie pożaru katedry Notre Dame w Paryżu środowiska żydowskie i środowiska francuskich
ewangelików, wręcz radowały się z tego i postrzegały go jako karę Bożą za spalenie, uwaga, 777 lat wcześniej, przed katedrą Notre Dame, 1200 egzemplarzy Talmudu. Miało to miejsce w roku 1242. Tam doszło do debaty pomiędzy teologami chrześcijańskimi i teologami żydowskimi, ponieważ, prawda, uznano, że to chrześcijanie wygrali tą debatę, w związku z tym doszło tam do naprawdę spalenia no, Talmudu, czyli księgi, którą środowiska żydowskie postrzegają jako wręcz świętszą od Biblii hebrajskiej. I między innymi urodzony we Francji izraelski rabin Shlomo Aviner powiedział coś takiego. Pierwsze ważne spalenie tekstów talmudycznych, które miało miejsce w Paryżu na Place de la Cathédrale de Notre-Dame, i że to było, że ten pożar jest karą boską sankcjonującą to oto da fe Talmudu, i dodał: muszą zostać ukarani. Chrześcijaństwo było naszym wrogiem numer jeden na przestrzeni dziejów. Próbowali nas nawrócić słowem lub siłą. Byliśmy ofiarami inkwizycji przeciwko nam. Palili Talmudy. Były wypędzenia, pogromy. Proszę Państwa, cóż, tak to wygląda. I na przykład, kiedy do Jerozolimy pojechał Mike Pompeo, który był wówczas odpowiedzialny za Departament Stanu, to został zaprowadzony przez premiera Netanyahu do synagogi, która mieści się w tunelu pod Murem Płaczu. Tam pokazano mu plany rychłej odbudowy trzeciej świątyni izraelskiej, i tam również premier Netanyahu, ponieważ zależało mu na wzbudzeniu konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, powiedział do Mike'a Pompeo: świętujemy Purim, kiedy 2,5 tysiąca lat temu inni Persowie na czele z Hamanem próbowali zniszczyć naród żydowski. Nie udało się im. A dziś, 2500 lat później, ponownie Persowie, dowodzeni przez Chameiniego, próbują zniszczyć naród żydowski i państwo żydowskie. Więc jak Państwo widzicie, to powraca jak stara melodyjka, i to powoduje, że to właśnie zapowiedzi zagłady, katastrofy przy końcu czasu, powiązane z poczuciem prześladowań historycznych. Te oba elementy powodują, że pamięć żydowska usprawiedliwia każdy akt ze strony Izraela i ze strony pojedynczego Żyda, dlatego że oni to wszystko pojmują jako walkę o przetrwanie narodu żydowskiego. I dlatego postrzegają obecne, współczesne wydarzenia właśnie przez pryzmat
tych swoich mitycznych wyobrażeń, bądź o prześladowaniach, jak w przypadku księgi Estery, bądź też kierują się proroctwami i jakby projektują, wyobrażają sobie, że współczesne wydarzenia są zapowiedzią spełnienia się tych proroctw biblijnych, w których zawsze nadchodzi Mesjasz żydowski, w którym zawsze Izrael jest narodem wybranym, narodem dominującym, narodem, który prowadzi pozostałe narody, tak zwane narody gojów. Proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Myślę, że było to istotne, żebyśmy sobie zdali sprawę, że tak naprawdę konflikt na Ukrainie jest konfliktem, gdzie osią sfożniem i w pewnym sensie zwornikiem jest właśnie Izrael. Tu już nie tylko chodzi o Chazarię jako taką, prawda? O odtworzenie w cudzysłowie nowej Chazarii czy nowej Jerozolimy. Już tutaj nie tylko chodzi o stworzenie dla Izraela tak zwanego terytorium głębi strategicznej. To, co naprawdę jest tutaj stawką, to dążenie elit żydowskich, religijnych bądź ateistycznych, bo dokładnie te same wartości wyznają na przykład francuscy lewicujący i zupełnie ateistyczni przedstawiciele narodu żydowskiego, na przykład Bernard Henri Lévy. Oni nie wierzą w Pana Boga, ale oni wierzą w te zapowiedzi i te proroctwa. I z równym zaangażowaniem, z równym fanatyzmem, jak ich ziomkowie, bardzo głęboko religijni, czy wręcz zanurzający się w mistycyzmie żydowskim, oni z równym fanatyzmem i z równym zapałem próbują przyspieszyć te wydarzenia wedle, prawda, interpretacji Talmudu. Cóż, proszę Państwa, skoro jesteśmy tego świadomi, powinniśmy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tego Armagedonu, czyli do tej końcowej bitwy, która ma pochłonąć wszystkich wrogów Izraela, czyli, prawda, 3/4 ludzkości. I proszę Państwa, jeżeli to wiemy, że ci ludzie są zdeterminowani, żeby do tego doprowadzić, bo wyobrażają sobie, że to będzie ich zwycięstwo. Po 2000 lat poniewierki, to my z kolei, proszę Państwa, musimy zrobić wszystko, żeby ich powstrzymać. Bo to jest nasze być albo nie być. I w ostatnim fragmencie swojego wywiadu Józef Hindi mówi, że polityka polskich władz w tej chwili jest polityką absolutnie samobójczą. Bo my liczymy na artykuł 5 NATO. Tymczasem nic nie jest mniej pewnego, bo Ukraińcy też liczyli
I też mieli po temu powody, bo chociaż nie byli, prawda, nie byli formalnie członkiem NATO, to faktycznie jak najbardziej. I co? I zafundowano im faktycznie zagładę narodu i ojczyzny. Józef Hindi mówi otwarcie: to samo spotka Polaków, to samo spotka Bałtów. Neokonserwatyści amerykańscy nie zawahają się w prowadzeniu wojny do ostatniego Europejczyka. I nie zawahają się również w poświęceniu Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że ich motywacje są daleko głębsze i kompletnie irracjonalne. Dziękuję Państwu bardzo. I jeszcze raz apeluję, zróbmy wszystko, żeby Polskę nie spotkał los Ukrainy.